Szkoła w Wiązownicy Kolonii. Tu czas zatrzymał się ponad 100 lat temu. Budynek szkoły został wybudowany z funduszy gminnych przez rząd rosyjsko-carski w 1909 roku. Do tutejszej szkoły uczęszczały dzieci z wiązownicy Kolonii, Wiązownicy Małej, Wiązownicy Dużej oraz Bułkowej. W 1938 roku. Placówkę powiększono o dwie izby. Obiekt był wielokrotnie remontowany, a na początku lat 70. XX wieku zmieniono pokrycie gontowe na eternit. Zajęcia lekcyjne odbywały się do 2009 roku. Od tamtego czasu budynek stał bezużytecznie i popadał w ruinę. Od kilku lat stowarzyszenie Dolina Kacanki. Pozyskuje środki z różnych źródeł na odnowienie i zabezpieczenia ponad stuletniej szkoły. Udało się zrealizować kilka inicjatyw, dzięki którym odnowione zostały sale lekcyjne, a renowacji poddano sprzęty szkolne. Podczas dni otwartych można na własnej skórze poczuć klimat tamtych lat, zasiąść w starych ławkach, zgłębić tajniki kaligrafii. Poćwiczyć pisanie gęsim piórem i poznać metody czerpania papieru. Na miłośników historii czeka wystawa starych fotografii, obrazujących szkołę oraz uczniów i nauczycieli związanych z tym wyjątkowym miejscem. Niedaleko budynku znajduje się kamienny obelisk, unikatowa 17 wieczna latarnia leśna. Czytał Tomasz Knapik.